No to się dzisiaj porobiło. Dzisiaj już grubsza afera z głosowaniem, już nie tylko ja się tam będę wykłócał. Tym razem cała polska delegacja się chyba pójdzie kłócić o powtórzenie głosowania. Przewodniczący dał ognia dzisiaj nie tyle z prędkością, bo akurat nie poradził z takim pośpiechem jak nasz ulubieniec z Niemiec, czy pani Dubravka Szuica, którą tam mieliśmy okazję ostatnio oglądać w akcji. Ale poplątał, coś tam czegoś nie dopowiedział, no i porobiło się tak, że posłowie złe guziki ponaciskali, nie głosowali tak, jak myśleli, nie wiedzieli dokładnie za czym głosują, więc bo głosowali byle jak. Okazało się, że część z nich z rozpędu w związku z tym poparła dyrektywę o pracownikach delegowanych, która, przypominam, nie pozwala polskim pracownikom za granicą pracować na zasadach polskiego prawa, jeśli tam są dłużej, tylko nakazuje stosować prawo kraju, w którym przebywają. No i posłowie wbrew swoim intencjom zagłosowali za, no i mogliśmy zobaczyć, ile tutaj Polska znaczy, ile nawet najbardziej europejska, najeuropejściejsza z europejskich partii naszych, Platforma nasza ukochana, obywatelska, jak ją potraktowali koledzy z zachodniej Europy. Nie, z 15 sekund im pożałowali, żeby powtórzyć głosowanie. Wybuczeli ich tam, jedni drugich nawzajem i tyle, i wygonili ich z sali bez dyskusji. Także no co znaczą? Nic nie znaczą, nic nie znaczymy i dzisiaj to było widać, no bo sama treść tej dyrektywy, która po prostu podważa sens naszego uczestnictwa w Unii jeszcze bardziej niż nawet dla tych, którzy są jej zwolennikami, prawda? No to, co nawet jest w niej pozytywnego, czyli ten wolny przepływ towarów i usług znacząco ogranicza. No, a jeszcze sama procedura głosowania, nawet tych 15 sekund, szkoda, żeby powtórzyć głosowanie w momencie, kiedy doszło do jakichś nieporozumień. Także cóż, no, pozostaje to otrząsnąć się po kolejnym kuble zimnej wody. Także pozdrowienia ze Strasburga. Jutro kolejne fajne rezolucje. Panie Przewodniczący, ponieważ dwa ostatnie dosie były w bardzo skomplikowany sposób przekazane nam, większość posłów była zdezorientowana, kiedy głosowaliśmy nad końcową wersją delegowania pracowników. Pan nie powiedział, nad czym głosujemy. Powiedział pan tylko, że głosujemy. Proszę zapowiadać wyraźnie, nad czym głosujemy i proszę... I proszę, byśmy to Mrs. Jalowiecka, that is not correct. When I put it to proszę, a vote, I did say, proszę, I did say proszę, whose proszę, report it is. I think it was clear. We took a vote and there was a vast majority. Mrs. Jalowiecka, no, thank you. We will now proceed with the vote on the Guttela report. This is a single vote by roll call. The vote is open.